Mateusz Kraska, reprezentant Polski na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Mateusz, nie udało się awansować do finału. Popłynęliście z osadą w finale B. Jak byś ocenił wasz start i czego zabrakło do tego, żeby awansować do finału? No jeżeli chodzi o awans do finału A, no to myślę, że zabrakło przede wszystkim tak naprawdę złączenia wszystkich dobrych elementów z poprzednich startów w jedno, co nam się udało potem w finale B. Bo myślę, że przegrana w tym półfinale z takimi składami, co tam przegraliśmy, no to no była czystym przypadkiem, bo myślę, że mogliśmy wygrać załóżmy z taką Nową Zelandią i dostać się do tego finału. No ale no niestety nie udało się, dopiero złączyliśmy wszystko w całość w finale B i wtedy odpaliło. A czy w finale B już płynęliście sobie na luzie? Jakie mieliście podejście w ogóle do tego finału, który jest finałem pocieszenia, jakby nie patrzeć? Finałem pocieszenia, ale zawsze jednak to jest finał jakiś i na pewno nie można podejść no, lekceważąco do tego. My podeszliśmy do tego tak, że no, raczej chcieliśmy wygrać ten finał. No nie udało się, różnice były bardzo małe na mecie, ale wiadomo, no, jest różnica, no, nie ma wygranej. No i co mogę dodać do tego? To, że na pewno popłynęliśmy bieg w finale B tak jak chcieliśmy, nie? Czyli to już wyszło na koniec to, na czym pracowaliśmy, no i złączyliśmy wszystko w jedną całość i wyszło. Czy w takim razie gdzieś tam w tych półfinałach, w repasażach zabrakło wam trochę luzu, czy trochę psychicznie nie dawaliście radę, a w finale B, tak jak mówiłeś, już sobie na spokojnie popłynęliście i dlatego wszystko się udało? Ja myślę, że w tych poprzednich biegach to przede wszystkim zabrakło nam o trochę głowy jednak. No mówię, ze startu na start po prostu ta głowa bardziej się przystosowywała do warunków i po prostu wiedzieliśmy, że możemy coś zrobić więcej i po prostu dawaliśmy się wszystko, nie? Za każdym następnym razem. A jak na wasze starty wpływały warunki? Z tego co wiem, to w Sarasocie w czasie mistrzostw było bardzo gorąco. No do Sarasotu ogólnie przylecieliśmy dobry tydzień przed zawodami, żeby się zaklimatyzować. Ogólnie warunki ciężkie, bo bardzo ciepło, bardzo duszno było, no co nie sprzyjało dla nas. Tutaj mamy widać inny klimat i ogólnie no, samo przestawienie się też czasowo wpływało na nas. I co mogę dodać do tego? No to, że na pewno mogło to przeszkodzić, nie? W startach. Mateusz, przed tobą Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. W jakich osadach tam popłyniesz i na co liczysz na tych zawodach? Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski będę płynął dwie dwójki. Jedną dwójkę bez sternika i dwójkę podwójną z moim kolegą Szymonem Krawiczem. No, na zawodach liczę wygrać przynajmniej jedną konkurencję, zdobyć złoty medal i wtedy no, bym był zadowolony z tych zawodów. Czy start Młodzieżowych Mistrzostw Polski to będzie twój ostatni start w tym sezonie, czy jeszcze będziesz miał zaplanowane kolejne? Jeszcze będę zaplanowane kolejne. Mistrzostwa Polski Seniorów za miesiąc będą. Tam też by trzeba było się dobrze pokazać. No a na koniec sezonu oczywiście centralne regaty jesienne, gdzie po tych regatach są powołania do kadry, nie? I też tam należałoby się bardzo dobrze pokazać.